Liliana Pędziwiatr nie jest zwyczajną dziewczynką. Umiem rozmawiać ze zwierzętami. Dzień dobry, słoneczko. Bonsai. Ścigamy się? No pewnie. Ale każdy talent... O nie! ...ma swoją cenę. Pędziwiatr, za 24 godziny macie tu nie być. Kiedy rozmawia ze zwierzętami, wszystko się psuje. Ostatni raz się przeprowadzamy. Aż złoży rodzicom obietnicę. Przestanę rozmawiać ze zwierzętami. Oprócz bonsaja. To nie będzie takie trudne. Możemy rozmawiać przez cały dzień. Książki o Lilianie znajdziecie w księgarniach. Podoba wam się nasz projekt w zoo? Co takiego? To nie brzmi najlepiej. Mamy publiczność! Chodźcie. Roni jest jeszcze dzieckiem. Witajcie, oj! Ale co zrobić? Pomocy! Kiedy zwierzęta w zoo zaczynają znikać. Znowu stało się to samo? Tak! Porwali Roniego! Co? Gdzie jest mój syn? Liliana rusza na ratunek. Ktoś porywa zwierzęta z Paradisi. Znajdziemy złodzieja zwierząt. Twoje zamówienie jest gotowe. Witaj w piekle. Bądźcie ostrożni. Co wy tu robicie? Ja, tak. Liliana Pędziwiatr. I co powiedział? Że cuchniesz, że nie zmieniłeś skarpetek od... ilu? Aż od 5 dni? Najwyżej od 3. W kinach.